Katastrofa permska 250 milionów lat temu. Zagłada wszystkich gatunków biologicznych ćwierć miliarda lat temu. Prawie 90-kilka% zginęło. To były interwencje kosmosu, sprawy ziemskie. Więc ja mam to poczucie, że my jesteśmy jak jętki jednodniówki trzepocące przez chwilę nad olbrzymim przestworem. Przecież cały okres trwania judeo-chrześcijańskiej wiary to jest kilka tysięcy lat w porównaniu z wiekiem Ziemi i z tymi minionymi miliardoleciami. Jest to chwila, sekunda na zegarze wieczności. Więc oczywiście, że mam to poczucie. Ale nauczyłem się myśleć w ten sposób i widzę, że Ziemia jest maleńkim takim pyłkiem, ziarenkiem piasku w kosmosie. Tak, istotnie w dziedzinie matematyki, teorii mnogości, w astrofizyce, w kosmogonii można znaleźć, jeśli się chce naturalnie, bardzo ciekawe rodzaje azylu dla tego poczucia chwilowości istnienia.